Cmentarz Starofarny, nazywany też bydgoskimi powązkami, to miejsce szczególne na mapie Bydgoszczy. Powstał on w 1809 roku z inicjatywy parafii Farnej, w sąsiedztwie założonych kilka lat wcześniej plantów nad kanałem bydgoskim. Bydgoszcz wówczas była niemiecka, ale cmentarz Starofarny był jednym z bardziej wyrazistych polskich miejsc w Bydgoszczy. W sposób szczególny było to widoczne w czasie pogrzebów zasłużonych polskich bydgoszczan, gdy na cmentarzu dochodziło do manifestacji patriotycznych. Kroniki wspominają chociażby pogrzeb posła Teofila Magdzińskiego. Na cmentarzu Starofarnym spoczywa wielu zasłużonych bydgoszczan, nadal odbywają się na nim pochówki. Cmentarz przechodzi też metamorfozę, w ostatnich latach zbudowano nowe alejki, z kolei Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy od wielu lat kwestuje na rzecz odrestaurowania tych elementów cmentarza, które ulegały degradacji, tak aby bydgoskie powązki pozostały dla kolejnych pokoleń.